Nami wielki tydzień z Ligą Mistrzów, ale dziś o Lidze Mistrzów nie będzie ani słowa. Dziś cały odcinek poświęcimy piłce opolskiej. Podsumujemy rundę Bank Spółdzielczy Leśnicy 4 Ligi Opolskiej, a także 1/8 finału Opolskiego Pucharu Polski. A ze mną, a w zasadzie moim gościem, jest Grzegorz Pawlak, prezes Pogoni Prudnik. Dzień dobry, witam wszystkich. Marcin Gat, kłaniam się nisko. Rozpoczniemy od BS w Leśnicy 4 Ligi Opolskiej i od górnej części tabeli. Wiemy, jak ta czołówka jest ułożona. Pana zdaniem, czy ktoś poza Agroplonem będzie w stanie jeszcze do końca walczyć o awans do trzeciej ligi i mistrzostwo czwartej? Oczywiście, to jest cała runda wiosenna przed czwartą ligą, więc jeszcze nie można już tutaj wskreślać innej drużyny. Agroplon prowadzi wyraźnie tę ligę, ale za nimi Polonia Nysa i Skolnica Czarnowocy. Co za tym idzie, no szanse te drużyny mają zawsze i nie tylko te. Jest jeszcze KS Krakowice, który bardzo dobrze gra i bardzo dobrze poukładana drużyna. Co za tym idzie, no tutaj nie można przekreślać szans innych drużyn i też nie można stawiać Agroplonu Głuszyna jako faworyta numer jeden dla tej ligi. Tutaj moim zdaniem, tak patrząc się na organizację, zaplecze, no to zdecydowanie tutaj KS Krakowice mógłby się włączyć do tej walki o awans i mistrzostwo, bo niewątpliwie w tym sezonie ten zespół odpalił i naprawdę ma spore predyspozycje, podobnie zresztą jak Mała Panów Zimy, która rokrocznie praktycznie bije się o te czołowe miejsca. Dokładnie, tam w KS Krakowice długoletnim trenerem jest Łukasz Wicher, układa ten zespół już od kilku lat. W zeszłym roku dosyć dobrze grali, w tym roku jeszcze lepiej, także no, nie można przekreślać ich szans i też organizacyjnie, z tego co ja się orientuję, to klub jest dobrze poukładany. Są finanse, to jest bardzo istotne. Co za tym idzie, no, KS Krakowice gdzieś tam na pewno będzie goniła czołówkę. Między trzecim a ósmym zespołem są tylko dwa punkty różnicy. Pana zdaniem, ta liga tak mocno poszła do góry, że ten poziom się wyrównał, czy jednak ta liga pikuje w dół i to właśnie dlatego ten poziom jest tak wyrównany? Znaczy, trudno powiedzieć, trudno stwierdzić tak jednoznacznie. Ja nie chciałbym mówić, czy liga jest słaba, czy liga jest mocna. Skupiłbym się tutaj na ilości klubów na Opolszczyźnie. Gdzieś to też jest wynikiem później takiej konfrontacji. Gdzieś tutaj jesienią mieliśmy mecz pomiędzy OZP Dolnośląskim a Opolskim. Słabo wypadł nasz region w tym sprawdzianie. Ilość klubów na Opolszczyźnie jest tak duża i tak wysoka, że tych zawodników brakuje w klubach. I to widać po kadrach. Posilę się tutaj naszym przykładem naszej ligi okręgowej, gdzie drużyny przyjeżdżają często bez ławki rezerwowych. Tych zawodników brakuje, są różne kontuzje, kartki, wyjazdy. Jednak to nie jest liga zawodowa, podobnie w czwartej lidze było. I też na własnym przykładzie Pogoni Prudnik, gdzie ciągle ta kadra jest za mała, za mało liczebna. Wystarczy 2-3 kontuzje i rodzi się problem. Więc brakuje młodzieży. Mamy taki trudny jeszcze ze 2-3 lata, bo myślę, że jak dojdą do piłki seniorskiej roczniki już powiedzmy 2-3, 2-4, 2-5 i wyższe, to będzie zdecydowanie więcej, bo tych zawodników na Orlikach trenuje mnóstwo, tych szkółek jest bardzo dużo, więc będzie zasilanie klubów. Póki co jest trudno, więc trudno oceniać, czy ta liga jest słaba, czy mocna. Dzisiaj jesteśmy po meczu pucharowym. Lider czwartej ligi. No to może o tym za chwileczkę powiemy. Moim zdaniem, tak śledzę tą ligę już czwarty sezon i w mojej opinii, no jednak gdzieś ten poziom wzrasta. Z jednego prostego względu. W tej lidze pracują coraz młodsi trenerzy, którzy mają tą nową szkołę, nowe myślenie. Wiele zespołów jest opartych też o te aspekty taktyczne. Zawodnicy są coraz bardziej świadomi co do taktyki, tak więc wydaje mi się, że tutaj ta liga może jeszcze troszeczkę pójść z poziomem do góry, a jeszcze jak pan pewnie pamięta, 3-4 lata temu wszyscy mówili, że ta liga będzie schodziła w dół i tak na samo dno. Zobaczymy, to wszystko czas pokaże. Natomiast na tą chwilę, tak jak mówię, no,
trenerzy faktycznie pracują mocno. Te zespoły są coraz bardziej profesjonalne. Ci zawodnicy też dużo bardziej profesjonalni niż jeszcze kilka lat temu podchodzą do swoich obowiązków. Na naszym przykładzie też kolejny raz mogę powiedzieć, że treningi robią bardzo wiele. Jeżeli drużyna jest zaangażowana w treningi, jeżeli 3-4 razy w tygodniu zawodnicy trenują, to później też pokazują te umiejętności wypracowane na treningach na boisku w czasie meczów ligowych i pucharowych. Przejdziemy do tej dolnej części tabeli. W tej chwili wiemy, że co najmniej 4 zespoły spadną z BS Leśnicy 4 Ligi Opolskiej. Powiedziałem co najmniej, ponieważ nie wiemy, czy ktoś spadnie z trzeciej ligi. Jeśli tak, to tych zespołów spadających będzie więcej. Pana zdaniem, kto jest takim głównym faworytem po tej rundzie jesiennej do tego, aby opuścić czwartą ligę opolską? Znaczy nie, to tak nie chciałbym być, bo nie jestem tego ani upoważniony, ale nie chciałbym też kogokolwiek tutaj skreślać już dzisiaj. Natomiast z perspektywy też naszych występów w poprzedniej sezonie w czwartej lidze, to gdzieś cudem uratowała się drużyna Krasiejów. My tam przegraliśmy co prawda 3-2, ale prowadziliśmy mecz. Mieliśmy, nie wiem, 70-80% posiadania piłki. To przeogromna przewaga naszej drużyny. 9-10 sytuacji stuprocentowych i Krasiejów wygrywa z nami 3-2. Gdzieś ta drużyna jednak, moim zdaniem, jeżeli miałby wskazać faworyta takiego, który może opuścić szeregi czwartej ligi, to KS Krasiejów ciutkę wyżej jest tylko MKS Gogolin, który w zeszłym sezonie nie bronił się jakoś dramatycznie przed spadkiem. Chyba i tamtym sezonie był w czołówce. Dokładnie tak. I dzisiaj jest ciężko. Odszedł trener. Jest na jego miejscu zresztą dobrze nazwany tutaj w Prudniku trener Dariusz Przybylski. Rozmawiam, bo jest tam też na wypożyczeniu nasz zawodnik Michał Błański w Gogolinie i rozmawiam z nim i to troszeczkę przypomina naszą dobra gra, ładna dla oka i niestety brak punktów. No, gdzieś będzie trudno się pozbierać, bo strata punktowa tych drużyn, a też patrzymy na trzecią ligę i na to, czy faktycznie spadną tylko 4, czy jednak 5, a może i 6 zespołów. Polonia Głubczycy jest na ostatnim miejscu. Co za tym idzie, ta ilość zespołów, które spadają z czwartej ligi, może się powiększyć. Tak. Tak, nawiązując jeszcze do trzeciej ligi, to ja wcale nie mam pewności, czy aby Ruch Zieszowicy nie pożegnać się z trzecią ligą, bo jednak gdzieś po tamtym sezonie, gdzie oni walczyli nawet o drugą ligę, wydawało mi się, że ten zespół jeszcze jeden stopień pójdzie do góry, a tymczasem widzimy, co się dzieje, Ruch jest tuż nad strefą spadkową. No tak jest, ale to też wynika z pewnych nerwowych ruchów. Ruch Zieszowice zatrudnił Aleksandra Kalubrona i nagle, kiedy dochodzą do momentu, w którym mają grać mecz z Legią, taka nagroda, tak, za tą walkę w pucharze, troszeczkę gorszy start w lidze, nagle nerwowy ruch, zmiana trenera. Nie mnie to oceniać, ale dałbym szansę takiemu trenerowi troszeczkę dłużej popracować z zespołem, a nie tak nerwowo. I to tuż tak przed naprawdę taką nagrodą, którą miał być ten mecz pucharowy z Legią, zatrudnia się nowego trenera. Co z tego będzie? No, życzę trenerowi Polakowi jak najlepiej i oby ruch się utrzymał, ale na tą chwilę wygląda to źle. No właśnie, tak jeszcze kończąc ten wątek spadkowiczów, no dla mnie tutaj się przejawia 3 kandydatów, wspomniany przez pana KS Krasiejów i MKS Gogolin, a także Unia Kolonowskie. No te zespoły mają odpowiednio Unia 10, MKS Gogolin 9 i Krasiejów 6, tak więc no, ten dorobek punktowy jest bardzo mały, a pierwszy bezpieczny zespół ma w tej chwili już 18 punktów, tak więc mimo jeszcze całej rundy, no te 3 zespoły będą miały naprawdę ciężką przeprawę. Bardzo trudno odrabia się straty i znamy to z autopsji, na własnej skórze poznaliśmy to, gdzie liczyliśmy, że wiosna jednak może być lepsza, niestety nie udało się nam, jesteśmy dzisiaj w lidze okręgowej. Bronił się przed spadkiem Start Namysłów i tym razem też jest gdzieś tam w końcówce tabeli. Gratuluję tutaj działaczom i trenerom Chemika Kędzierzyn-Koźle, który przez 2-3 sezony bronił się przed spadkiem i gdzieś tam ratował się w ostatniej chwili, a tutaj zajmuje wysokie lokaty i będzie walczył o podium przynajmniej w tej lidze. Tak pana zdaniem, kto w tej rundzie wiosennej może być czarnym koniem tych rozgrywek? Myślę jednak i stawiam tutaj, ale też kibicuję prywatnie trenerowi Łukaszowi Wichrowi, że to będzie właśnie KS Krakowice i mam nadzieję, że gdzieś
odpalił ten zespół już tak naprawdę i nie będzie notował takich wpadek, bo w tym sezonie miał takie kilka takich, w tej rundzie, przepraszam, jesiennej miał takich kilka wpadek i gdzieś te punkty potracili Krapkowiczanie. No tutaj zobaczymy. No myślę, że to KS Krapkowice może jeszcze namieszyć w czołówce tej ligi. A ja bym był troszeczkę innego zdania. Wydaje mi się, że Chemik Kędzierzyn-Koźle, który, tak jak pan przed chwilą wspomniał, też ma bardzo dobrą rundę, że oni jeszcze mocniej mogą przycisnąć, może wzmocnią się dwoma, trzema zawodnikami i staną się realnym takim przeciwnikiem Agroplonu i Polonii Nysa w walce o... No tak, Chemik jest tutaj bliżej jednak Śląska i po części ma większe możliwości wzmocnień. Ten Śląsk jest bliżej do Gliwic, będzie, że jakoś to już naprawdę żadna odległość. A co za tym idzie, większy wybór zawodników i można ich ściągać. Tylko czy kluby czwartoligowe, kluby ligi okręgowej powinny aż tak wzmacniać się tym naborem zewnętrznym? Tutaj zawsze jestem zdania, że jednak powinniśmy pracować na tym, w cudzysłowie oczywiście, materiale, który mamy lokalnie liczyć na to, że uda nam się zbudować drużynę na zawodnikach z tego regionu, z tego okręgu, powiatu. Tak, aby zamknąć już wątek czwartej ligi, wiemy, że ta liga jest coraz lepiej opakowana medialnie, są pompowane coraz większe pieniądze, między innymi, tak jak pan wspomniał, na sprowadzenie nowych zawodników. W pana opinii, dokąd to zmierza? To profesjonalnej ligi, zaplecza tej trzeciej, która jest już po części profesjonalną ligą. To bardzo dobrze, to co robi w tej chwili Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Opolu. Pierwsza transmisja na żywo meczu z Polonii Nysa z Piastem Strzelce Opolskie. To jest właśnie to, ten produkt trzeba dobrze opakować. Dzisiaj mamy takie czasy, też piłka to też jest po części biznes i jeżeli produkt będzie dobrze opakowany, jeżeli będzie odpowiednia otoczka wokół tej ligi, to ona będzie jeszcze lepsza, będzie przyciągała coraz lepszych zawodników, będzie wymuszała na tych zawodnikach po części dużo większą pracę, zaangażowanie, a co za tym idzie, będzie zawsze podnosiła swój poziom. Także tylko przyklasnę się tutaj pomysłom Polskiego Związku Piłki Nożnej i tego, że profesjonalizuje tą ligę i na tym to polega i o to chodzi. Kończymy wątek Bank Spółdzielczy w Leśnicy czwartej Ligi Opolskiej. Pierwsza kolejka na wiosnę, jeśli się nie mylę, prezesie, chyba 4 marca czy 10? 10. 10 marca, tak więc tydzień przed tą kolejką magazyn zapowiedziowy. Sprawdzimy, co się zmieniło w poszczególnych zespołach czwartej ligi i przechodzimy do 1/8 finału Opolskiego Pucharu Polski. Mieliśmy lekkie problemy techniczne, ale już jesteśmy. 1/8 finału Opolskiego Pucharu Polski. Wyniki: Pogoń Prudnik, Agroplon Głuszyna 2-0, Unia Kolonowskie, Wiktoria Chruścice 2-1, Piast Strzelce Opolskie, Małopany Bozimek 1-3, Chemik Kędzierzyn-Koźle, KS Krasiów 3-1, MKS Gogolin, LZD Starowice Dolne 1-4, KS Krapkowice Stal Brzeg 1-0, Orzeł Źlenice, Polonia Głubczyce 1-6. Zarówno ja, jak i pan prezes byliśmy na spotkaniu Pogoni z Agroplonem, wygrywacie 2-0 i jest to chyba jedną z największych niespodzianek w tej fazie rozgrywek. Cieszymy się, że mogliśmy sprawić taką niespodziankę. Mierzyliśmy się z liderem Agroplonem Głuszyna, liderem czwartej ligi, zespołem silnym. Gdzieś zbierałem opinię na długo przed tym spotkaniem, to wszyscy uznawali ten zespół jako takiego hegemona tej ligi, tak? Drużyna jest poza zasięgiem. Wiedzieliśmy, że to będzie trudny mecz. Cieszymy się bardzo, że udało się wygrać. Chłopcy wypracowali to na boisku ciężką walką. To nie był na pewno dla jednej, jak i drugiej drużyny łatwy mecz. My strzeliśmy dwie bramki, Agroplon dzięki naszej grze nie strzelił ani jednej. Wygrywamy ten mecz, jesteśmy w 1/4 finału. Dawno nie grała Pogoń na wiosnę w Pucharze Polski. Cieszymy się tym bardziej i czekamy na kolejnego rywala. Tutaj woli sformalizowania informacji o tym meczu. 43 minuta Chudyma, 83 Dawid Ceisner z rzutu karnego. Oprócz
tej niespodzianki, którą sprawiła Pogoń, mamy również inne takie, można powiedzieć, troszeczkę niespodziewane wyniki, ponieważ Stal Brzeg odpada, przegrywa mecz KS Krapkowice i tutaj w tym pojedynku też niewiele osób stawiało na drużynę z Krapkowic. Cieszę się mocno gdzieś w rozmowach przed tym meczem, na długo po zaraz po losowaniu, życzyłem trenerowi Wichrowi awansu do 1/4, no i miejmy nadzieję, że się tam spotkamy i powalczymy na boisku. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Fajnie, że udało się im pokonać Stal Brzeg, też klasa wyżej, Stal wicelider trzeciej ligi. Także no dobrze. Te nasze drużyny punktują i fajnie, że gdzieś tam w hegemonii Ruch Dzierżowice odpadł wcześniej, teraz Stal Brzeg zostaje z trzecioligowych zespołów, już tylko Polonia Łuczyce, która pokonała wysoko Orła Zielnice. Właśnie miałem się teraz zapytać, jaki zespół chciałby Pan w następnej rundzie, ale tutaj już Pan powiedział, że KS Krapkowice. Tak więc nie będę powielał tego pytania. I tak, aby zakończyć, no bo tak jak już przed chwilą wspomnieliśmy, nie ma Agroplonu, nie ma Ruchu Zdzierzowicy, nie ma Stali Brzeg. W takim razie, czy to właśnie Polonia Głubczycy wysuwa się na takiego głównego faworyta do zgarnięcia trofeum? Oczywiście, biorąc pod uwagę ligę, w jakiej gra, no to jak najbardziej. Tutaj mamy kontakt i z zawodnikami Polonii Głubczycy, którzy odeszli z Pogoni, czy Roman Formacie, Adam Huras, ale też jesteśmy w jakimś kontakcie z prezesem Curyło. Fajna praca prezesa tutaj i teraz trenera w Polonii Głubczyce. Nie weszli do tej trzeciej ligi, przegrywają te mecze, tam faktycznie nie idzie im dobrze, ale grają swoimi zawodnikami i gdzieś trzymam kciuki, żeby też im się ten, w cudzysłowie, projekt udał, czy im się uda. Będzie ciężko, jednak jest różnica klas pomiędzy tą naszą opolską czwartą ligą, a już dolnośląską, opolsko-śląską ligą trzecią. Także tutaj będzie im ciężko, ale faworytem na pewno w naszym wojewódzkim pucharze tutaj numer jeden jest w tej chwili Polonia Głubczyca. Tutaj nie podałem wyniku ze spotkania Porawy Większyce Sad Namysłów, jako że no w momencie nagrania nie udało nam się zdobyć tego rezultatu, ale na pewno będzie do odnalezienia na stronie Świat Futbolu. Na dziś to tyle, panie prezesie. Dziękuję za przybycie na nagranie. Bardzo dziękuję. Nie zapomnijcie oczywiście zasubskrybować naszego kanału na YouTubie, polubić strony na Facebooku. Wszelkie linki macie w opisie. A moim państwa gościem był Grzegorz Pawlak, prezes Pogoń Prudnik. Bardzo dziękuję wszystkim i życzę spokojnej zimy. Wszystkie zespoły muszą się przygotować do Brzena. My będziemy tutaj w Prudniku pracowali nad tym, żeby zrobić to, co mamy zrobić, czyli chcemy wrócić do czwartej ligi i będziemy o to walczyć. Bardzo dziękuję, wszystkiego dobrego. Marcin Gad, do zobaczenia, do usłyszenia, a za tydzień kolejny odcinek naszego magazynu.